dobre, co tu się dzieje? Herodzie, to ja, wasz król! Jest berło. Co tu się dzieje, jak myślicie? Będziemy jechać na wielką wyprawę. Po raz trzeci w tym roku. Mam nadzieję, że tym razem odpalą. A gdzie będziemy, to się niedługo dowiecie. Panie Michale, jak nastrój? Po ostatnich wydarzeniach jestem powściągliwy. O, dobre nastawienie! Dobre nastawienie. Tak trzymać. Oby w pierwszym rzucie nie było ryby i będzie dobrze. O właśnie. Tak jesteśmy zapakowani, berło też zapakowane. I będziemy jechać. Jak jest spotkanie na Orlenie, to sprawa jest jasna, gdzie jedziemy. I co? Powiadaj. Dojeżdżamy. Jezu, gdzie? Ja już czuję napięcie, czuję łokieć wędkarza. A to napięcie łatwo, wiesz, napięcie to można usiąść. Już nie ma wyjścia, 2 dni sezonu zostały. Na Rudni. Skręcamy na Roswell właśnie, tak? Także 2 najlepsze dni, pogoda stabilna. Trochę mało wiatru, ale to można trochę głębiej łowić. Także jesteśmy pełni nadziei. Pełni nadziei. Oczekiwali przyjścia. Przy nadziei jesteś? Pogasz. Niepokalane poczęcie będzie. Pierwszy zarzut bez ryby. What are you doing? Zezwolenia trzeba wykupić. Wykupujemy zezwolenia. No, Rachel. Chwila, moment i będziemy legalni już. Pan Pukal się wiąże, bo nie zrobił w domu tego i teraz taka sytuacja. Nieprawidłowo zrobiłem tam cię. Nieprawidłowo. Czyli nieprzygotowany do zajęć. Się po prostu. Ale zgłaszasz nieprzygotowanie, czy nadrobisz? Nikt nie widział. No dobra. Sędzia nie widzi. To są moje skarby. O. Dzisiaj będziemy jako na grubo łowić, to będziemy łowić takimi przynętami. Na to jeszcze nic nie złowiłam, ale bardzo mi się te rybki podobają. Na to też jeszcze nie miałam okazji łowić, bo to nowy nabytek. Trochę z innym przeznaczeniem niż tu, gdzie jesteśmy, ale muszę to wypróbować, bo to pięknie wygląda. Górbocik oczywiście. O! Tutaj jest dużo kanibalków różnej maści i wielkości. Na to ostatnio wyłącznie na to połowiliśmy na slimki, jeśli dobrze mówią. O, o, prawda? Spada? Jest bardzo ładne pudełko, prawda? Właśnie to chowam teraz, żeby nie uciekły. A drugie pudełko jest z dyrkami i o dziwo niektóre mają już zęby, na przykład ten. To jest taki, na którego złowiłam życiowego pajka, 97 cm. Dzisiaj na pewno się sprawdzi. A reszta to są takie, że zobaczymy. No i też bardzo ładne i kolorowe. O! Zamykamy teatrzyk.
bo tu niektórzy jeszcze robią zestawy. Teraz właśnie. Wiesz co, musi być wędka na delikatnie, jakby nie chciała żerować dzisiaj. Ale już tylko za przypołnik zaczepię i możemy płynąć. No dobrze, to ja zamykam teatrzyk. To na grube ryby. Więc bez takich... Albo grubo, albo wcale. Tak jest. Dobrze. Nie ma. Dobrze. Na pewniaka. Pewniaka cwaniaka. Tak będzie. Do zobaczenia. Czysta wodzianka. Czekaj, żebym miał miejsce na odjazd. Tu wchodzi. Czekaj, bo trochę nie mam mocy z tym. Uhohoho! Ja nie wiem, czy to nie jest kolejna życiowa. Brawo! Jaka fisza! O, Jesus! Odejdź troszkę, żeby się łódka nie przeważyła. Ała! Czekaj, bo... Dobra, weź podbierak. Nie rób tak, stary. Dobrze, do wody. Mieliście mapy? Tak.
Czekaj, trzymaj. Taka piękna ryba, pierwsza dzisiaj na łódce. Dobra. Ale jest. A może wypluje? Bardzo ładnie. Zaczyna być. Że co, że takiego nie dotykam? A tam taki też ładny. Jezu. Druga ryba. Dobra, uciekaj. Uciekaj, kaczorku. Głupia rybka. Dobra, chodź. Staś, staś. O nie, oddaj. Wypluj to. Nie, już mu buzię otworzyłam. Piękna sztuka. Piękne wypuszczenie. Panie. Idzie. Ale ładny. Jej, gruba świnka. A, poczekaj, zdjęcie mu zrobimy. W pijaweczkach cały. Okej. Okay. Ser kukalski. Podbierak? O, no ale był.